Cześć, mamy czwartkowy poranek, wczoraj przyleciałem do Londynu, żeby zobaczyć, jak idą postępy naszych prac na naszej inwestycji. Mam też sporo spotkań, wczoraj miałem kilka spotkań. Musimy poustalać parę rzeczy, tak żeby ruszyć dalej z naszym projektem. Teraz jeszcze trening. Bardzo przyjemny czas w parku. Muszę wam to pokazać, jesteśmy z centrum Londynu i są tutaj takie widoki. Czuję się, jakbym był w Puszczy Kampinoskiej, a nie w wielkim mieście. Jesteśmy z opiekunem z firmy Travis Perkins, czyli firmy, która dostarcza nam materiały budowlane na budowę. Leo, say hi to everyone from Poland. Dzień dobry, dzień dobry. What are we gonna do today? We're gonna sort some prices out for the K&S International. Good prices, number one. Good prices, very good prices, very good prices. Co za dzień, najpierw spotkanie z dostawcą materiałów budowlanych. Próbuję z nimi podpisać taką umowę, żebyśmy mieli najlepsze ceny, jakie się da. No bo już trochę tych materiałów tutaj kupujemy, więc przydałoby się mieć jeszcze lepsze ceny, a nie za każdym razem szukać w internecie, co, gdzie najtaniej. Później miałem spotkanie z gościem od okien, bo się okazało, że okna, które zamówiliśmy, jeszcze nie są produkowane, bo muszą zrobić kolejny pomiar, a przed chwilą hydraulik i myślenie o tym, jak tu zrobić najtańszą instalację hydrauliczną, ale z drugiej strony, żeby była na tyle wytrzymała, żebyśmy nie przyjeżdżali tutaj z powrotem za chwilę, jak te mieszkania będą wreszcie wynajmowane. Dobra, pokazuję wam szybko, jak wygląda w tym momencie dom i na jakim poziomie, na jakim etapie pracy jesteśmy. Po wejściu do domu mamy schody, które prowadzą na inne piętro, natomiast na tym piętrze, tutaj już zniknęły ściany działowe kompletnie praktycznie, tu będziemy mieli najprawdopodobniej dwa mieszkania albo jedno, trzy pokojowe. Tak to wygląda, tutaj panowie jeszcze pracują. Tam jeszcze sypialnia. Także ta przestrzeń zostanie podzielona najprawdopodobniej na dwa oddzielne mieszkania. A teraz idziemy do góry i pokażę wam kolejne dwa mieszkania. Mamy już schody, które zostały wymienione, poszerzone. Stare schody nie spełniały naszych wymogów. Znaczy naszych, ale tutejszego prawa budowlanego. Tu mamy wejście do drugiego albo trzeciego mieszkania, w zależności od tego, co będzie na dole. Po wejściu będziemy mieli kuchnię z salonem. Tutaj jedną sypialnię, która w tym momencie służy chłopakom za swojego rodzaju kantynę, gdzie mogą coś zjeść. Idziemy dalej. I łazienka. I sypialnia, bardzo, bardzo fajnej wielkości sypialnia. Idziemy do kolejnego mieszkania, czyli tak, tam są schody. Zamiast wchodzić tu, skręcamy w prawo i wchodzimy do kolejnego mieszkania. Tutaj mamy to takie charakterystyczne dla brytyjskich domów okno, to się chyba wykusz nazywa. Tu będzie kiedyś kuchnia na tej ścianie i idziemy na górę po schodach. Te schody zostały bardzo zmienione, bo nie dość, że tu jest zakręt, tam u góry, to jeszcze ja jestem teraz na zakręcie, więc kompletnie inny bieg schodowy. Zresztą tutaj w ogóle nie było schodów, co ja mówię. To kiedyś było poddasze, które nie było zaadaptowane. I w tym miejscu mamy taką oto sypialnię z przejściem do łazienki. Łazienka będzie w takim bardziej skośnym układzie, czy pod skośnym dachem. A tutaj prysznic. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dobudówka na strychu jest już praktycznie skończona. Jeżeli chodzi o główną strukturę, konstrukcję, mamy też już ocieplenie, jest już podłoga. Co prawda ta podłoga została tylko na razie ułożona
i czeka na to, żeby zostały położone wszystkie instalacje elektryczne, bo w tym kraju instalacje elektryczne i hydrauliczne idą w stropie. Także w tych przestrzeniach będą wszystkie instalacje pomiędzy belkami stropowymi. Teraz priorytet jest taki, że czekamy na instalację hydraulika, elektryka, zamykamy te wszystkie ściany, wypełniamy je, wygłuszamy. W międzyczasie czekam na okna, stąd dzisiejsze to spotkanie i będziemy mogli robić tynki na zewnątrz, także jeszcze bardzo dużo pracy przed nami, ale jesteśmy już w takim etapie, że można chodzić po mieszkaniach, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dzięki, że to oglądacie i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!